Też w takim razie poprosiłbym na początek o ocenę tego meczu. No mecz taki nadzwyczaj spokojny, bym powiedział taki, bo nie było tutaj przez moment zagrożenia ze strony przeciwnika. Tak naprawdę jestem rozczarowany dzisiejszą grą naszych przeciwniczek, bo myśmy tam toczyli ciężki bój pięciosetowy. Ostatni wynik, gdzie Węgrów na 3-2 grał z Mazowiem, z liderem. I ja się nastawiałem tutaj na takie ostre granie, no tego nie było. Mogłem pozwolić sobie na to, żeby wpuścić wszystkie dziewczyny. Weszła tylko Michalina Sochaczewska i Madzia Orlicka, które są kontuzjowane po prostu. Oszczędzałem, ale grały kadetki, grały bardzo fajnie. Taki no, mecz bez historii, myślę. Cały czas te kontuzje was trapią, można powiedzieć, że chyba możecie być zadowoleni, że ten rok dobiegł końca i będzie trochę przerwy. No przerwy nie będzie. Przerwa będzie tylko świąteczna, taka i to krótka, trzydniowa. W przerwie między świętami a Nowym Rokiem jedziemy na potężny turniej do Malborka, jedziemy wszystkimi grupami wiekowymi i wracamy, tylko jest przerwa na Sylwester i dalej gramy, także to takiej przerwy świątecznej, feryjnej na pewno nie będzie. Jednym słowem, zawodniczki nie dostaną zbyt dużo wolnego, tak? Trenerze, chciałem jeszcze zapytać, bo kończycie ten rok na trzecim miejscu, tak jak już trener podkreślał, no dla was jest to bardzo, bardzo dobry wynik i można tylko patrzeć cały czas w przyszłość z optymizmem. No tak, a jeszcze raz podkreślam, że ta liga jest dla nas bardzo ważna, bo no tutaj te dziewczyny nabierają doświadczenia. To są wszystko juniorki, kadetki i my tutaj na Mazowszu mamy tą swoją ligę młodzieżową, ale no tak naprawdę mecze wymagające, no to są może 3-4 w całym sezonie, bo jest trochę różnica między tymi czołowymi drużynami juniorskimi, a pozostałymi. Także dopiero te mecze nam dają no dużo, dużo więcej. Wiadomo, że bez takiej gry, granie potem w Polsce, tam w 1/4 czy w półfinałach mistrzostw Polski, już by się mogło okazać bardzo trudne. A tak to ja jestem spokojny, jeżeli tylko dziewczyny się wyleczą, to będzie dobrze. Kiedy się wyleczą w takim razie? Nie, to już są końcówkę. Ja naprawdę jedną i drugą dziewczynę mógłbym dzisiaj już wpuścić, bo to już są zaleczone urazy. Nie takie dokuczające bardzo, ale ja wolę dmuchać na zimne. Jak będą całkowicie wyleczone, nic nie będzie rzeczywiście odczuwać ani jedna, ani druga, to wtedy wrócą do zespołu.